Disco polo pozostaje gatunkiem muzyki, który wyjątkowo dzieli Polaków. Często jednak zdarza się, że największe gwiazdy show biznesu użyczają swojego w celu promocji polskiej muzyki tanecznej. Nieoczekiwanie jedną z nich została Magda Gessler, która wystąpiła w pewnym teledysku. Disco polo wywołuje u mieszkańców naszego kraju wielkie kontrowersje. Jedni doskonale bawią się przy jego dźwiękach, drudzy uważają, że jest to muzyka przeznaczona wyłącznie dla najniższych warstw społecznych, którym nie przeszkadza to, że często w piosenkach więcej jest pracy producentów, niż prawdziwego talentu wykonawców. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy zwracają na to uwagę, bowiem niektóre utwory stają się największymi hitami. Czasami zdarza się nawet, że w piosenkach swój gościnny udział deklarują największe gwiazdy. Niejednokrotnie występowały one w roli dodatkowych wokalistów, zdarzało się również, że pojawiały się w teledyskach. Disco polo, Magda Gessler zaskoczyła wszystkich nieoczekiwanie do grona celebrytów, którzy trafili do oficjalnych filmów promujących piosenki, dołączyła Magda Gessler. Najbardziej znana polska restauratorka nie zdecydowała się jednak na występ u którejś z największych gwiazd muzyki disco polo. Swoją decyzją zaskoczyła jednak wiele osób. Kobieta zdecydowała się wziąć udział w filmie promującym wiosenną ramówkę stacji TVN, który wybrzmiewa w rytmie polskiej muzyki tanecznej. Znalazła się tym samym wśród największych gwiazd telewizji mającej swoją siedzibę przy ulicy Wiertniczej w Warszawie, takich jak Kuba Wojewódzki czy Kinga Rusin. Nie od dziś wiadomo, że Gessler świetnie radzi sobie w świecie dzisiejszych celebrytów. Być może nie szokuje ona wszystkich swoimi niesamowitymi kreacjami, nie wywołuje wielkich skandali, jednak w fantastyczny sposób opanowała ona działanie w mediach społecznościowych, czym zdobyła rzesze fanów. Fani pokochali jej wpisy i zdjęcia na różnych portalach. Spod TVN w rytmie disco polo tym razem restauratorka sama pochwaliła się nowym spotem telewizji na swoim profilu na Facebooku. Już od dłuższego czasu TVN produkuje swoje krótkie reklamówki w efektowny sposób, tym razem postanowiono, że ramówka z udziałem największych gwiazd zostanie przedstawiona w formie teledysku disco polo. Można w nim zobaczyć wszystkie gwiazdy związane z tą telewizją, w tym samą Magdę Gessler. Mimo, że kobieta słynie ze swoich niebanalnych wpisów w internecie, to tym razem dodany przez nią film zdobył jeszcze większą popularność niż poprzednie zamieszczane przez nią zdjęcia. Fani są zachwyceni jej udziałem w spocie, nawet pomimo tego, że nie odegrała ona w nim wielkiej roli. Pojawia się w nim jedynie przez kilka sekund, jednak nie umknęło to uwadze obserwatorów. Gessler promuje kolejny sezon Kuchennych Rewolucji, który ukaże się już tej wiosny. Kolejne przygody restauratorki cieszą się niesłabnącą popularnością i nie zanosi się na to, by miało się to zmienić w najbliższym czasie.